Dzień dobry, jestem Jacek Pyżalski. Dzisiaj będę chciał powiedzieć kilka słów o tym, jak można zainteresować czy zmotywować uczniów. To w ogóle to zainteresowanie, motywowanie uczniów to jest absolutny problem nauczycieli, nie tylko języka angielskiego, ale różnych przedmiotów. Właściwie bardzo często, kiedy będziemy rozmawiać z nauczycielami, to powiedzą: ciężko zmotywować moich uczniów, nie chcę im się uczyć, cokolwiek bym nie zrobił, to oni się słabo angażują, słabo wchodzą w to, co im proponuję. I generalnie rzecz biorąc, jest to traktowane jako taki codzienny problem nauczycielski. Ja będę chciał pokazać kilka pomysłów, tyle ile się da w krótkim czasie. Natomiast będą to takie bardzo konkretne pomysły i te pomysły będą dotyczyły głównie początków. Ale początków czego? Z jednej strony początków roku szkolnego, wtedy kiedy zaczynam w ogóle pracę z uczniami na początku roku szkolnego, czyli co mogę zrobić, nim zacznę pracę z uczniami w roku szkolnym, ale też początków lekcji. Co mogę zrobić na początku lekcji, kiedy lekcja się dopiero zaczyna, po to, żeby już zahaczyć uwagę uczniów, po to, żeby już uczniowie od pierwszego momentu weszli w to, co chcę im zaproponować. Wydaje się, że to są rzeczy bardzo proste. Ale w rzeczywistości, kiedy się rozmawia z nauczycielami i pyta się ich o to, czy pamiętacie ze swojej historii, tak? Historii swojego dzieciństwa, wtedy, kiedy sami byliśmy młodszymi uczniami czy nastolatkami, czy pamiętacie takie sytuacje, kiedy nauczyciel potrafił zrobić na dzień dobry coś takiego, co zainteresowało nas od razu, tak? Czy na początku, kiedy wszedł na początku i przeprowadził z nami pierwszą lekcję, czy wtedy, kiedy weszliśmy po prostu pierwszy raz do tej pracowni, czy do tej klasy, w której uczy, ale też czy potrafił zrobić coś takiego na początku lekcji, którą prowadzi, to okazuje się, że bardzo często odpowiada nam milczenie. Czyli nauczyciele mówią: chociaż miałem tyle lekcji, tak, uczestniczyłem w tylu lekcjach, tylu ludzi prowadziło ze mną zajęcia, to były lekcje różnych przedmiotów, w różnych klasach, tych nauczycieli było sporo, to tak naprawdę niespecjalnie umiem sobie przypomnieć takie sytuacje. Czasami zdarza się ktoś opowiadający pojedynczą rzecz, ale to powinno nas trochę zdziwić, tak? Bo jest to dość łatwe tak naprawdę i dość proste, przynajmniej tak teoretycznie, że mogę zacząć lekcję inaczej niż tradycyjnie, czyli zacząć lekcję rodzajem jakiegoś takiego ciekawego zahaczenia uwagi, ciekawego pomysłu, który w jakiś sposób dopiero wciągnie uczniów. No i właśnie o takich rzeczach chcę dzisiaj mówić. A chcę mówić, korzystając już z jednej metody, którą kiedyś gdzieś podpatrzyłem i potem samemu wielokrotnie korzystałem, metody pudełka. Otóż mam tutaj pudełko i z tego pudełka będę wyciągał po kolei różne przedmioty, które będą nam będą inspiracją do tego, żebyśmy porozmawiali o konkretnych problemach, czy żebyśmy porozmawiali o jakichś konkretnych rozwiązaniach. Co mamy na początku? Jesteście Państwo pewnie ciekawi. Uczniowie też są ciekawi, jak się przynosi na pierwszą lekcję pudełko. Mam tutaj coś takiego na początek. Mamy tutaj meble jako taki symbol w ogóle wnętrza, w którym pracujemy, w którym prowadzimy swoje zajęcia. Przez ostatnie 17 lat, jak prowadziłem zajęcia dla nauczycieli, odwiedzając niezliczone ilości szkół, no to wielokrotnie byłem zapraszany do klas. I muszę powiedzieć, że bardzo rzadko zdarzało się tak, że wchodziło się do klasy, w której wystrój, klimat tej klasy był taki, że od razu czułem się tam dobrze i od razu sobie pomyślałem, gdybym był uczniem, to by było doskonałe miejsce do tego, żebym tutaj właśnie uczestniczył w lekcjach i tutaj właśnie spędzał czas. Natomiast kilka razy, może kilkanaście, jakbym dobrze sobie przypomniał, były to miejsca, w którym naprawdę było cudownie pod względem takim klimatu. I co więcej, jak się zacząłem przypatrywać, co w tej klasie powoduje, że czuję się tam dobrze, to okazywało się, że nauczyciele, którzy tam uczą, osiągnęli to często bardzo prostymi środkami, wcale nie wiążącymi się na przykład z dużymi finansowymi nakładami czy jakimiś aranżacjami architektonicznymi, tylko właściwie dobrymi, ciekawymi, interesującymi pomysłami tego, co można przynieść i w jaki sposób można wystroić klasę. Jako przykład chciałem pokazać kilka zdjęć, które otrzymałem od mojej koleżanki Krystyny Pacowy, która jest nauczycielką języka angielskiego w Bochni. Jej klasa mieści się w piwnicy szkoły, ma małe okna, czyli można powiedzieć walczy z bardzo trudną sytuacją architektoniczną. Natomiast tymi pomysłami, które widzicie Państwo na zdjęciach, osiągnęła bardzo dużo.
mamy klasę, która jest pełna bibelotów i która właściwie bardziej przypomina pokój, czy przypomina mieszkanie w domu. I uczeń, który wchodzi do takiej klasy, właściwie czuje się jak w innym świecie, tak? Przechodząc ze zwykłych, klasycznych pracowni. Z drugiej strony okazuje się, kiedy zacząłem z nią rozmawiać o tym, dlaczego i do czego wykorzystuje te rzeczy, które tam się znajdują, że wiele z tych przedmiotów jest wykorzystywanych w dydaktyce języka angielskiego. Ma tam różnego rodzaju pamiątki i bibeloty, o których opowiada, czy które są wykorzystywane do odgrywania scenek. Ma miękkie piłki, które wykorzystuje do tego, żeby uczyć się słownictwa, czy przypominać słownictwo, którymi rzuca do uczniów, uczniowie odrzucają do niej. Ma nawet poduszki w klasie po to, żeby czasami można było usiąść na podłodze i zrobić, czy zorganizować lekcję, która ma trochę inny klimat, kiedy no, nie siedzimy klasycznie w ławkach, tylko siadamy nisko, siadamy na podłodze. Każdy wie, że taka zmiana no, może bardzo łatwo wpłynąć na odbiór. Tak? Znajduje się tutaj też sporo różnego rodzaju innych rzeczy, no, takich klasycznych, które są dostępne słowników, pomocy dydaktycznych, różnego rodzaju rzeczy dla uczniów takich, które wykorzystywane są na lekcji, do których jest łatwy dostęp. Natomiast wyraźnie pokazuje, że tym pozornie prostymi rozwiązaniami, bo to są rzeczy otrzymane od kogoś, przywiezione z podróży i tak dalej, no osiąga bardzo wiele i osiąga bardzo dużo. Drugi przykład, który chcę pokazać, jest taką drobnostką, tak, ale jednocześnie bardzo oryginalną. Mamy tutaj zdjęcia z klasy ze szkoły podstawowej nr 35 z Łodzi, gdzie mamy w klasie języka angielskiego budkę telefoniczną, londyńską, czerwoną, taką klasyczną, co też jakby robi wrażenie. I niby takim jednym gadżetem, czy jakąś jedną rzeczą można nadać odpowiedni klimat pomieszczeniu. Oczywiście te pomysły są nieskończone i niezliczone. I każdy nauczyciel, który postanowi tak zmieniać swoją klasę, może zacząć pewien proces. I na początku zrobić bardzo mało, a później zrobić bardzo wiele. Natomiast chcę wyraźnie zwrócić uwagę, że to gra rolę i właściwie to jest nasza decyzja. To nie jest kwestia środków, tylko to jest kwestia też pomysłu i decyzji, że chcemy to zrobić, że zwracamy na to uwagę, że wychodzimy poza pewną sztampę tego, jak takie miejsce ma wyglądać. Drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest rzecz, którą też, podobnie jak i klasę, możemy zacząć aranżować przed rozpoczęciem zajęć z uczniami, przed rozpoczęciem roku szkolnego. To chcę pokazać rysunek, tak? Rysunek dziecka, rysunek mojego syna, który narysował sowę jako symbol mądrości. Chociaż mówię, ornitolodzy mówią, że to wcale nie jest mądry ptak, że właściwie ma dużą głowę tylko dzięki piórom, które się puszczą wokół głowy i stąd tak mówimy o tym, jak jest taki mądry ptak, ale niemniej jednak chcę porozmawiać o uczeniu się i o tym, że możemy rozpocząć pierwszą lekcją czy drugą lekcją na początku roku szkolnego jako lekcją zatytułowaną Jak uczyć się języka angielskiego. My często się interesujemy, żeby uczniowie nauczyli się, odtworzyli wiedzę, natomiast nie interesujemy się, jak to robią i jak do tego dochodzą i wielu z nich tego nie potrafi i nie umie. I my jako nauczyciele języka angielskiego możemy dodać kilka lub kilkanaście pomysłów swoim uczniom, różnorodnych, dotyczących tego, jak sensownie, jak ciekawie, jak sprawnie uczyć się języka angielskiego. Co na takiej lekcji może być? Ja podam tylko kilka przykładów, jakby co możemy zawrzeć w tego typu lekcji. Możemy na przykład powiedzieć uczniom, słuchajcie, przygotujcie sobie, potnijcie sobie paski i przygotujcie z każdej lekcji języka angielskiego kilka, na przykład pięć, nawet niewiele, pięć, dziesięć fiszek. Takich fiszek, z których z jednej strony mamy słowo, z drugiej strony mamy tłumaczenie tego słowa. Postawcie sobie to w domu, w miejscu gdzieś przy wyjściu z pokoju i za każdym razem, kiedy wychodzicie, losujcie kartkę, odwróćcie ją na polskiej stronie, wtedy się przypomnijcie sobie, jakie słowo po angielsku lub na angielskiej stronie i wtedy spróbujcie znaleźć polskie tłumaczenie w pamięci i wtedy jest to taki bezbolesny, codzienny, będziecie sobie te słowa powtarzać, przypominać i tak dalej. Później możecie zamienić z kolegą swoją bazą fiszek na przykład, bo on pewnie przygotował sobie inne słowa. Możecie pograć taką grę, że ktoś was wyjmie fiszkę, a ktoś drugi będzie musiał zgadnąć, tak, jakie jest tłumaczenie słowa na zasadzie takiej gry, że ktoś przejmuje twoją kartę, kiedy ty nie zgadniesz. Można doradzić uczniom, żeby przykleili etykiety do wszystkiego, co mają w domu, jeżeli chodzi o takie przedmioty codziennego użytku, no bo też się często okazuje, że ktoś zna język i zna bardzo skomplikowane słowa, a nie zna słów codziennego użytku, tych, z którymi spotykamy się na co dzień, w takim codziennym użytkowaniu, gdzie w naturalny sposób, przyglądając się pomieszczeniu, no można to znaleźć, tak? Można dać pomysł, że kiedy korzystacie z papierowego słownika i odszukujecie jakiegoś słowa, to zaznaczacie na marginesie jakimś plusem, ołówkiem, że już tego
słowa szukaliście i kiedy znowu będziecie odszukiwać innego słowa na tej samej stronie, to powrócicie w naturalny sposób do słowa już kiedyś szukanego i będziecie mogli to słowo sobie przypomnieć. Można powiedzieć uczniom i wskazać im, kiedy jakieś ciekawe rozwiązania online do nauki słówek, tak? Sami możemy ocenić jakiś bezpłatny na przykład serwis i polecić go uczniom. Kiedy ja to sam robiłem w klasach, w których uczyłem, to okazywało się, że kiedy po pół roku pytałem moich uczniów, czy korzystają, żeby napisali na kartce, czy korzystają z pomysłów i żeby wypisali te pomysły, o których mówiliśmy na lekcji na początku roku i korzystają, to około 60-70% uczniów wymieniało przynajmniej jedną metodę, której ich nauczyłem. Czyli okazuje się, że to jest nie tylko potrzebne, ale okazuje się, że uczniowie z tego korzystają. Nigdy nie w pełni, nigdy nie wszyscy uczniowie, natomiast to jest dość ważne. I każdy z nas, kto postanowi stworzyć taką lekcję, bez trudu stworzy sobie autorską lekcję z tego typu pomysłami. Samo pudełko, z którego ja korzystam tutaj po to, żeby wprowadzać kolejne tematy, też jest metodą i rozwiązaniem, którego możemy użyć na początku lekcji. Możemy po prostu najzwyklej w świecie włożyć do pudełka przedmioty związane ze słownictwem, związanym z konkretnym tematem lekcji, który dzisiaj realizujemy. Przykładowo, jeśli realizujemy z New Voices szósty unit, w którym mamy tematykę pierwszej pomocy. Możemy włożyć różnego rodzaju rzeczy związane z pierwszą pomocą. Plaster, tabletki, jakieś tam inne, apteczkę, różne rzeczy, które kiedy wyciągniemy i kiedy będziemy wprowadzać w ten sposób słownictwo, kiedy na przykład pokażemy je uczniom, czy podamy je uczniom i oni powiedzą nazwę tego przedmiotu w języku angielskim, no to po pierwsze będą ciekawi, co wyciągniemy z pudełka, szczególnie jeżeli to będą jakieś interesująco wyglądające rzeczy, a po drugie, łatwiej się jest uczyć słów wtedy, kiedy mamy bezpośrednio ekwiwalent, dany przedmiot w ręku, a nie wtedy, kiedy ten przedmiot, kiedy to jest, widzimy go na ilustracji, czy kiedy po prostu podajemy słownictwo, czy odnajdujemy znaczenie danego słowa w słowniku. Nigdy mnie nie zawiodła ta metoda i zawsze ona była ciekawa. Możemy też czasami zrobić tak, że to uczniowi powiedzieć, jaki będzie temat lekcji, pożyczyć mu swoje pudełko i on dokona odpowiedniego składu i to on przyniesie na lekcję i wtedy inni uczniowie będą musieli zgadnąć, czym się zajmujemy i jak to właśnie wykonać. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o tym, że możemy też zacząć lekcję od czegoś bardzo prostego. Wydaje się, że to, o czym teraz powiem, jest tak proste, że każdy o tym wie, czy każdy wpadł na taki pomysł. Natomiast kiedy czasami pytałem szczególnie anglistów, czy germanistów, czy zdarzyło im się wykorzystać to proste rozwiązanie, to bardzo często, nawet jak na sali było kilkaset osób, to tylko kilka bądź kilkanaście powiedziały, że to wykorzystują. Otóż żyjemy w świecie czy w kulturze obrazkowej. Obraz generalnie przyciąga uwagę, obraz interesuje, obraz naturalny w naturalny sposób nas angażuje i w naturalny sposób nas wprowadza w jakąś sytuację. W większości klas już możemy wykorzystać rzutnik multimedialny, czyli sytuację taką, że możemy coś wyświetlić na ścianie i często to wykorzystujemy już w środku lekcji dla zilustrowania czegoś, prezentacji, wyemitowania filmu. Natomiast rzadko korzystamy z tego na początku. A tak jest bardzo proste. Trzeba wybrać odpowiednie zdjęcie, odpowiedni materiał wizualny, coś co wciąga, coś co interesuje, i wyświetlić to przed wejściem uczniów do klasy. W taki sposób, żeby uczniowie, którzy pojawią się w klasie, już w naturalny sposób zainteresowali się tym obrazem. Czym bardziej to zdjęcie jest oryginalne, czym bardziej to zdjęcie jest zdjęciem, które przyciąga uwagę, które zaskakuje, w którym widzimy jakąś sprzeczność, w którym widzimy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, tym bardziej mamy szansę na to, że jeszcze sami, kiedy nawet w ogóle słowa nie powiemy na tej lekcji, to już sam ten materiał wizualny przyciągnie uczniów. Później jest tylko kwestią naszego pomysłu, jak wychodząc od tego materiału wizualnego zaczniemy mówić, czy zaczniemy wprowadzać do słownictwa, czy do tematyki lekcji, którą prowadzimy. To może być zdjęcie na przykład dotyczące kraju, kultury czy architektury jakiegoś kraju, gdzie używa się na przykład języka angielskiego. To może być zdjęcie, które przedstawia jakąś sytuację społeczną, trudną, czy jakiś problem społeczny. Natomiast ważne jest, kiedy to robimy. Ważne jest, żeby ten materiał wizualny już się pojawił na tablicy, czy już się pojawił wyświetlony wtedy, kiedy uczniowie wchodzą do klasy, żeby on nie był ilustracją czegoś w toku lekcji, tylko był tym pierwszym elementem jakby wciągającym, przyciągającym uwagę. Kolejnym pomysłem, który może się okazać interesujący i który może ciekawie rozpocząć lekcję, jest to pomysł, który nazywam sobie zadaniem testowym na tablicy. Żeby go zrealizować, informujemy uczniów o tym, że od następnej lekcji, za każdym razem, kiedy wejdą do klasy, znajdą tam na tablicy przygotowane przez nas
proste pytanie, proste zadanie dotyczące materiału, który ostatnio realizowaliśmy na lekcjach języka angielskiego. I informujemy uczniów w ten sposób, że kiedy wchodzą do klasy, mają się od razu zająć rozwiązaniem tego problemu, czy odpowiedzią na pytanie, które znajduje się na tablicy. I mówimy uczniom, że tak naprawdę nie interesuje nas źródło, z którego oni będą czerpali tą wiedzę. Mogą zerknąć do podręcznika, mogą zapytać kolegi, mogą sobie po prostu przypomnieć, mogą zerknąć do notatek w zeszycie. W każdym razie, kiedy po kilku minutach wylosujemy ucznia i ten uczeń odpowie prawidłowo, to możemy na przykład powiedzieć, że dostanie plusa z aktywności, dlatego że rzeczywiście zadbał, dowiedział się, sprawdził i umiał odpowiedzieć na pytanie. Zadania tego typu mogą być różnorodne. No może to być na przykład trzy słowa, których ostatnio się nauczyliśmy z tłumaczeniami, trzeba przyporządkować słowa do tłumaczeń. Może być kilka ostatnio poznanych słów czy wyrażeń, w którym informujemy uczniów, że w jednym znajduje się błąd, trzeba znaleźć ten błąd, który tam się znajduje i go wskazać, tak? W drugą stronę możemy podać zdanie, w którym brakuje jakiegoś słowa, które należy dopisać. Możemy kazać stawić jakąś formę gramatyczną, która odpowiada, którą ostatnio poznawaliśmy. W każdym razie mamy niezliczoną ilość pomysłów i jak w jaki sposób skonstruować zadanie testowe. Przy okazji uczniowie też się uczą rozwiązywać różnego typu zadań testowych w stosunkowo bezbolesny sposób, bo jeżeli to robimy na każdej lekcji. Natomiast dla nas coś innego jest najistotniejsze. Najistotniejsze dla nas jest to, że uczniowie już wchodząc do klasy zaczynają się interesować naszym przedmiotem, a tak przy okazji, kiedy się na przykład okaże, że jakiś duży odsetek uczniów w klasie odpowie nieprawidłowo, czy znajdzie nieprawidłowej odpowiedzi, to może to być dla nas informacja zwrotna, że uczniowie jeszcze nie opanowali materiału. Akurat w sytuacji, kiedy nie dajemy kary, czy w żaden sposób nie represjonujemy uczniów, którzy odpowiedzieli nieprawidłowo, to oni się nie obawiają odpowiedzieć, czy podnieść ręki, że odpowiedzieli nieprawidłowo, więc przy okazji jest to dla nauczyciela taka informacja zwrotna, że oni się jeszcze nie nauczyli, nie przygotowali i tak dalej. To co jeszcze możemy zrobić, to wyciągnę kolejną rzecz z pudełka, bo to jest dość ciekawa sprawa. Wyciągnę człowieczka jako symbol rzeczywiście człowieka, ale specjalnego człowieka. Kogo konkretnie? Gościa na lekcji. Ze swojej kariery uczniowskiej pamiętam sytuację, w której ni stąd, ni zowąd, często niezapowiedzianie, pojawiał się na lekcji konkretnego przedmiotu jakiś inny człowiek. Inny człowiek niż nauczyciel, który mnie zwykle uczył, a z reguły, kiedy to był ciekawy człowiek, to w szczególności te sytuacje były sytuacjami, które pamiętam do teraz i pamiętam nawet o czym mówił, jak mówił i tak dalej. Czy możemy ten potencjał wykorzystać na lekcjach języka angielskiego, żeby zainteresować uczniów? Absolutnie tak. No ale powstaje pytanie, kogo zaprosić? Tak? Kogo możemy zaprosić? Więc z jednej strony możemy zaprosić, jeżeli mamy taką osobę w swoim gronie, jakiegoś native speakera, kogoś, kto rzeczywiście jedyną możliwością ucznia będzie porozumiewanie się z nim w języku angielskim albo posłuchanie tego, jak ja porozumiewam się z tą osobą w języku angielskim, więc to już jest samo w sobie interesujące. Ale oczywiście to nie musi być native speaker. To może być na przykład osoba, która sama nauczyła się kilku języków i porozmawia z uczniami o tym, w jaki sposób się uczy i w jaki sposób to zrobić. Czyli będzie jakąś taką inspiracją, jeżeli chodzi o samo nauczanie, tak? O to, w jaki sposób można się uczyć, do czego te języki się przydają, czyli jakimś takim motywatorem generalnie do nauki języków obcych. Ale to może być ktoś, kto wcale nie musi być jakimś geniuszem języka angielskiego, ale ktoś, kto sam długo mieszkał w kraju anglojęzycznym i może opowiedzieć, czy w języku trochę polskim, czy nawet w języku angielskim, może opowiedzieć uczniom o tym, jak się żyje w takim kraju, nie wiem, gdzie się tam pracuje, jakie są kulturowe uwarunkowania, nie wiem, jak ewentualnie wygląda sytuacja życiowa osób, które emigrowały do tego kraju. To mogą być bardzo różne osoby i powiem, że dla chcącego nie ma nic trudnego, tak? Że zwykle każdy z nas znajdzie kogoś takiego w swoim gronie i może tego typu rozwiązanie wykorzystać. Natomiast czemu ono jest istotne? Bo z jednej strony jest istotne, bo uczy uczniów samego języka, uczy o krajach, w których się używa języka angielskiego, ale też z drugiej strony uczy takich rzeczy jak właśnie zaangażowanie, motywacja, ale jest też dla uczniów pewną szkołą życia, jeżeli chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem.
Kiedy my przygotowujemy się na wizytę z takim gościem, możemy wspólnie spróbować ułożyć pytania na przykład do tego gościa, tak? Możemy podzielić się rolami, kto, nie wiem, poda mu herbatę, kto mu przyniesie ciastka. Możemy poprosić uczniów, żeby kiedy nasz gość będzie wychodził, każdy napisał mu jakąś miłą rzecz na pocztówce czy na jakiejś kartce i dał mu swoje indywidualne podziękowania, tak? Możemy wyznaczyć kogoś, kto zrobi krótki reportaż i powiesi na przykład na fanpage'u szkoły, czy na stronie internetowej szkoły, czy na gazetce w klasie jakąś krótką notatkę z tego spotkania. I to są rzeczy wychowawcze, które są gdzieś obok, ale są równie ważne, tak? Kiedy mówimy o języku obcym, no to mówimy też o kontaktach międzyludzkich, mówimy też o relacjach. I tutaj przygotowanie uczniów na to, żeby przygotować wysokiej klasy spotkanie z drugim człowiekiem, tak aby ono było ciekawe, aby goście czuł dobrze, aby oni jak najwięcej się dowiedzieli z tego spotkania, jest rzeczą jakby niezmiernie istotną i stosunkowo prostą do wykonania. Natomiast tak naprawdę bardzo często uczymy uczniów w tym momencie rzeczy, którymi oni wcale jeszcze nie są mistrzami, a może i nigdy nie będą, kiedy nie będą mieli okazji z nami tego typu rozwiązań przećwiczyć. Wreszcie możemy zrobić najprostszą sprawę, czyli możemy przygotować, możemy uprzedzić uczniów na początku lekcji czymś zaskakującym, co może być zaskakujące. Zaskakujące, proszę Państwa, zaskoczyć, ja przygotowałem akurat nasiona fasoli, które teraz wyciągam, jako symbol pewnego początku, czyli czego, co mogę zrobić na początku, co może później wykiełkować. Otóż możemy zacząć lekcję od tego, że powiemy uczniom, słuchajcie, bądźcie dzisiaj szczególnie uważni podczas zajęć, bo ja celowo zrobię kilka błędów. Na przykład dwa błędy w wymowie, wymówię źle jakieś słowo, zrobię też jakiś zapis na tablicy niewłaściwy. I bądźcie bardzo czujni, bo dopiero na końcu lekcji was zapytam, tak? I zobaczę, kto będzie w stanie zidentyfikować tę sytuację. No i to mogę nagrodzić jakąś symbolicznie tą osobę, mogę zrobić taki konkurs bez żadnych nagród, albo ta nagroda może być kompletnie symboliczna, mogę dać komuś cukierka symbolicznego, tak, za to, że to on był tym najbardziej czujnym uczniem, który to zauważył. Co to powoduje? To powoduje taki specyficzny rodzaj uwagi uczniów, którzy mówią, muszę słuchać wszystkiego bardzo dokładnie, bo może ja będę tą osobą, która zgadnie, czy która się dowie. Kończąc, chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj pokazałem, czy to, co pokazałem w tej swojej wypowiedzi, to są wszystko rozwiązania bardzo proste, jak Państwo widzicie. Właściwie każdy, kto usłyszał o tym, że może zaaranżować klasę, że może przygotować lekcję dotyczącą tego, jak się uczyć angielskiego, czy może ciekawie zacząć lekcję, jak już się o tym dowie i zwróci w ogóle uwagę, że tak można, jest w stanie to bez problemu zrobić i nie są to bardzo pracochłonne rozwiązania, na przykład przygotowanie pudełka związanego z tematem lekcji. Natomiast ważne jest, żebyśmy to robili. Czy musimy to robić zawsze? Otóż wydaje mi się, że nie, a nawet jestem pewien, że nie, żeby w jakiś sposób nie przestymulować uczniów tego typu rozwiązaniami. Ale wejdźmy w rolę ucznia, który ma ileś tam różnych, na różnych przedmiotach standardowych lekcji, a nagle u mnie w semestrze na przykład 5 razy podczas semestru lekcja rozpocznie się inaczej niż tradycyjnie, czymś ciekawym, jakimś ciekawym rozwiązaniem. To właściwie to, czego ten uczeń doświadczy, przełoży się na jego taką motywację także na te inne lekcje, które już może aż takimi wystrzałowymi, atrakcyjnymi lekcjami nie będą, ale przełoży się to na jego nastawienie. Nastawienie zarówno do mojego przedmiotu, którego nauczam, jak i do mnie, jak i do klimatu, do tego, co robię na lekcjach. Dlatego no właśnie namawiam każdego, że kiedy myślimy o motywacji, myślimy o tym, jak zaczynamy. Jak zaczynamy? Rok szkolny, nawet robiąc coś przed rozpoczęciem roku szkolnego, na przykład aranżując klasę, czy zaczynając pewną nową aranżację klasy, przygotowując uczniów, czy robiąc im atrakcyjną lekcję o tym, jak się uczyć języka angielskiego, ale też jak zaczynamy konkretne jednostki lekcyjne. To są pozornie tylko drobne rzeczy, ale one w rzeczywistości bardzo mocno promieniują na to, jak nasi uczniowie pracują i jak są zainteresowani. To nie są wszystkie rozwiązania, ale wierzę w to, że każdy, kto w ogóle zauważył sens tego typu rozwiązań, to bez trudu dopracuje się własnych, bądź poszuka sobie większej ilości rozwiązań. Natomiast chciałem tak wszystkich zainspirować, żeby te początki, mówię zarówno w tym globalnym charakterze, jak i już tym takim jednostkowym, były początkami, które inspirują uczniów, ich motywują i budzą ich zainteresowanie. Dziękuję.